Piękna pioseneczka była, proszę Państwa, tutaj w tej poprzedniej audycji naszego radia Conchita, że ja to bym się wstydziła coś takiego nagrywać w ogóle. Takie coś nagrywać, puszczać. No dziadostwo, no takie dziadostwo już. Zbędnych scen, zbędnych zdań, nawet zbędnych słów i tak naprawdę muszę przeczytać teraz ze 130 stron wywaliłem tych. Bo jak reżyser ma szansę zrobić film ten sam po raz drugi, czyli tak zwaną wersję reżyserską, to zazwyczaj te filmy są dłuższe, czyli są w tym filmie sceny usunięte, a tutaj było na odwrót, czyli pan musiał jakąś przeprowadzić jakiś rachunek sumienia i być swoim własnym recenzentem i no tutaj za dużo tych przymiotników, tutaj za dużo tego opisu. Tak, no ja mam taki w ogóle system pracy, że jak kończę pisać książkę, to ona zazwyczaj jest dużo grubsza niż ta, która się ukazuje później w księgarni, bo ja później skracam, wycinam to wszystko, co wydaje mi się, że czytelnik się jest w stanie doskonale tego domyślić. Nie chcę po dwa razy tego samego tłumaczyć albo gdzieś tam opisywać jakieś rzeczy, które lepiej pozostaną nieopisane, więc tą książkę zawsze skrócam, no i skracam, no i tak teraz w przypadku tego Josepha też było. Wspomniał pan o tym, że to był pomysł wydawnictwa na to drugie wydanie. Ale rodzi się też takie pytanie, że zawsze jak pisarz wydaje po raz kolejny tę samą książkę, czyli to jest wznowienie, to jest to być może jednym z powodów jest to, że nie ma pomysłu na kolejną. Nie. Przepraszam, ale czy właśnie tak u pana w tym przypadku też tak jest? Nie, wręcz tych pomysłów to mam za dużo i myślę, że znaczy oczywiście boję się tego momentu, kiedy tych pomysłów nie będę miał, ale w tym roku wyjdzie moja nowa książka, więc jesienią, więc nie ma, to tutaj nie był ten powód. Powodem było tak naprawdę to, że teraz tych moich ostatnich książek przeczytało, te moje ostatnie książki przeczytało no, bardzo dużo ludzi w porównaniu z tym, ile wcześniej czytało tych moich odbiorców, więc no, ta książka podejrzewam, że w ciągu tych dwóch ostatnich czy trzech tygodni się sprzedała już dużo lepiej niż przez całe te 7 lat od czasu tego pierwszego wydania, więc... A gdyby pan miał szansę ze swoimi innymi książkami po raz drugi się pojawić na rynku, to też... No szansę mam, nie, szansę mam i... Zostałyby one zredagowane? Na pewno, natomiast... A już właśnie. Wydawca chciał to zrobić, ale ja prawdopodobnie się na tym już zatrzymam, na tym Josephie i skupię się na tych nowych rzeczach, bo myślę, że jakbym do tych starych zaczął wracać, do takich bardzo, bardzo starych, to albo bym je po prostu musiał puścić takie, jakie są i w ogóle tam nie zaglądać, bo pewnie dostał zawału, albo bym je... Pisał w kółko od nowa. W kółko od nowa. Jeden z bohaterów pana książki mówi, że Konrad żył 3 razy. Te 3 życia to życie polskie, życie na morzu i ostatnie angielskie z pisaniem. Więc być może pański Joseph też będzie miał 3 życia, bo kto wie, za 7 lat może znowu wydawnictwo powie, panie Jakubie, 7 lat minęło, no, czytelnicy się pojawili, może by pan jednak coś jeszcze poprawił? No, tak jak to pani powiedziała, to sobie pomyślałem, że na przykład była to miła okazja, jakby ktoś zekranizował książkę, to wtedy jest taka zasada, że się ukazują książki z jakąś okładką filmową, więc może to by było to trzecie życie, to tak sobie mówię, że to byłem w marzeniach o tym pomyśle. Ale wydaje mi się, że sfilmowanie tej książki nie byłoby bardzo trudne, dlatego że on nie byłoby kosztowne, bo wszystko się rozgrywa w jednej szpitalnej sali. No chyba, żeby chcieć przedstawić te rzeczy, które on opowiada. Tam. Retrospekcje, to już tak, ale przy minimalnym nakładzie środków finansowych dałoby się to zrobić nawet jako sztukę teatralną. Nie myślał pan o tym, żeby zaproponować komuś, żeby to na scenie się pojawiło? To jest tak, że ja nikomu tego nie proponuję, bo nawet nie wiem komu ja bym to proponować, ale nie jest to związane z żadnym tam środowiskiem, ani filmowym, ani teatralnym, więc no tylko... Mogę powiedzieć o tych rzeczach, które się gdzieś tam do mnie same, które do mnie same przychodzą. No i jakieś pomysły się pojawiają dotyczące ekranizacji, czy to w formie serialu, czy to w formie filmu fabularnego i tych ostatnich książek, ale nic na razie jeszcze takiego konkretnego nie zapadło, żebym mógł tutaj powiedzieć, że no słuchajcie, drodzy Państwo, będzie tam ekranizacja tego czy tego. Ale trzymamy kciuki. Wszystko jest możliwe. Rozważania czterech przypadkowo spotkanych osób, mężczyzn w sali szpitalnej o życiu, o śmierci, o literaturze, o Józefie Konradzie. Mało kobiet jest w tej książce, a jeśli już są, to nie są przedstawione w najlepszym świetle. Nie? No ta pani Daria Krutkiewiczowa była w jak najlepszym. No ale dziewczyna, która nawet nie przyszła odwiedzić swojego chłopaka. On był okropny ten, znaczy ona przyszła, ale on był okropny ten chłopak dla niej, więc ja się nie dziwię tej bohaterce. To znaczy, ja mam wrażenie, że ja ostatnio bardzo dużo piszę o kobietach i prawdopodobnie, jeśli miałbym tak oceniać na podstawie tego, kto przychodzi na moje spotkania, to pewnie 95% moich czytelników to są kobiety. A ta książka akurat pasowała mi do tego, żeby tych
mężczyzn było tam więcej, ponieważ ta twórczość tego Konrada mi się wydawała taka bardzo męska. Z kolei też na sali szpitalnej nie wyobrażałem się, że tam leżała jakaś kobieta obok nich, bo raczej to się chyba nie dzieje, więc siłą rzeczy tych facetów tam rzeczywiście jest sporo. Tak, bo tutaj są cytaty i z Jądra Ciemności, i z Jutra, i z Lorda Jima, i ze Smugi Cienia, z Szaleństwa Almayera, z Tajfuna. Myśli pan, że przyczynił się pan trochę do rozpropagowania twórczości Konrada? Bo kilka miesięcy temu skończył się rok Konrada, więc trochę w świadomości społeczeństwa mam nadzieję, że ten pisarz zaistniał w taki bardziej widoczny sposób. No ale pan pisał tę książkę w 2011, kiedy o roku Konrada jeszcze nie myślał. Nie, no sobie takiej absolutnie tutaj takiej siły jakiegoś tam wpływania na jakiegoś czytelnika bym nie przypisywał. Wątpię, żeby ktoś tam bardzo mocno zaczął tego Konrada gdzieś tam czytać po lekturze mojej książki. Ale warto. Warto, natomiast ostatnio się spotkałem, bo no, o tej książce się rzeczy dosyć dużo teraz ostatnio rozmawiam i właśnie a propos tego roku Konrada i tych różnych festiwali Konrada, które są przecież teraz co roku organizowane, mówi się, że Konrad jest takim cenionym autorem, ale dzisiaj go już nikt nie czyta, że on może poza tym Jądrem Ciemności, które ja sam ostatnio czytałem i ono nadal się fantastycznie broni w dzisiejszych czasach, to dużo tych innych książek jest dla współczesnego czytelnika no niezrozumiałych i takich już archaicznych. A propos współczesnego czytelnika, bo tutaj w tej książce też pada takie zdanie, że od tej książki wszystko się zaczęło, a od jakiej książki zaczęło się życie Pawła Łęckiego? No tak jak już wcześniej wspomniałem, ja zawsze jako już dzieciak bardzo dużo czytałem. Nigdy się książka nie kojarzyła Tak. Ale taka męska literatura z bohaterami Radio Kończyt. Zdecydowanymi, gotowanymi oddać życie. Przekaz cyfrowy, proszę Państwa, wierny. Jakość idealna. No trochę tak. Jakość idealna. Zmienić, nie wiem, ludzi walczących w Powstaniu Warszawskim. Cyfrowa. Jakość cyfrowa jest. Jakość jest cyfrowa. Nas, one decydują tego, jakim my jesteśmy. Jeżeli my nie mamy dzisiaj żadnego powodu, dla którego mielibyśmy znajdować sobie taką odwagę, męskość i tak dalej, to tego nie robimy, bo nam to jest do niczego nie potrzebne. Czyli co, gdy nie ma potrzeby, bohaterowie po prostu się nie rodzą i nie ma o czym pisać, o kim. Tak. Kiedyś taka pani, która założyła firmę Moda Polska, powiedziała takie piękne zdanie, że życie w trudnych czasach jest bardzo podniecające i oczywiście trudne czasy mają do siebie, że są trudne, że są przerażające, że są straszne, ale wtedy można łatwiej być kimś, być tchórzem, bohaterem, katerem, być kimś takim konkretnym. A w takich czasach, że wszystko nam wolno, mamy dobro, gdzie jest nam dobrze, no to trudno być kimś takim konkretnym. Jest się tak po prostu jednym. Ale większość z nas jest jednym z mało jest wśród nas bohaterów. Większość jesteśmy jednej wielkiej szarej masy. Tak, nie widzę się w ogóle nic złego. Ale z drugiej strony no, wciąż pisarze piszą książki, więc gdzieś tych bohaterów się znajduje. Może nie w heroicznych czynach, ale w czymś drobnym na miarę codziennego życia. Nie no, oczywiście to bohaterstwo. Także proszę Państwa, jakość jest cyfrowa. Bohaterstwo może się przejawiać w tym, że jak komuś małżonek... Jakość cyfrowa. ...nogi w wypadku i ten ktoś przez 30 kolejnych... Radio Kończyt. Jakość. Jest cyfrowa, proszę Państwa. Nieporównywalne z tym, że ktoś tam powie mi na czołg, tak? Bo w ciągu tam pół sekundy mu coś tak po prostu się przestawiło w głowie. Więc ten heroizm na pewno jest, tylko no jest po prostu inny niż w tych czasach bardziej podniecających, jak to powiedziałem. Bo każde życie to opowieść, tylko tak. Potrzeba, no właśnie, dobrego ucha, dobrego ucha, sprzyjających okoliczności, żeby... Artystów nie ma, słoń na ucho nastąpił.
i głupota we łbie. A czy to pani, a czy to pana, czy to pani? I tak za wszelką cenę, że to tak sztucznie, wiesz, sztucznie się to prezentuje, sztucznie się to przedstawia, sztucznie to brzmi. Ile głupoty, ile ślepoty, ile tej pazerności, chciwości, tej lichwy. ...która ludzi fascynuje, którzy nie będą mogli oderwać od napisanej przez kogoś historii wzroku i będą czytać, nie spać przez to, nie jeść, słowem zapominają o świecie. Czy pana zdaniem czytelnik, który sięga po pana książki, zapomina o świecie? Mam taką malutką nadzieję, że tak. Tak. Nadzieję. Zawsze pamiętać o tym, żeby pisać te książki w taki sposób, żeby one dawały taką samą frajdę czytelnikowi jak podczas wymyślania. No i zdarza mi się dostać takie jakieś sygnały od czytelników, że na przykład jakaś dziewczyna napisała niedawno, że ziemniaki przepaliła, jak czytała książkę, ktoś tam, że wysiadł trzy przystanki za daleko. Więc to są takie super sygnały, z których ja się bardzo cieszę, bo mimo, że te książki są właśnie nie takie aż super proste i łatwe, to... Tak. Sam to nie zauważył. To najlepsza rekomendacja, jak ktoś przejedzie przystanek, bo z tymi przepalonymi ziemniakami to może być niebezpieczne, bo może pożar wywołać. Przeczytałam na okładce pana książki, że w ubiegłym roku był pan laureatem stypendium Młoda Polska Ministerstwa Kultury. Czy takie stypendium dla pisarza to jest coś, co pomaga, bo daje... usztywnia albo wpędza w jakieś ramy, bo trzeba pisać coś konkretnego, na co się to stypendium dostało? Pewnie gdybym składał wniosek o to stypendium i sobie wymyślał dopiero na siłę książkę, jakąś tam jakiś pomysł... Ale jak mówi fatalnie, nie? Co po słuchu? Po co ucho? To pewnie by tak było, jak pani mówi, ale... Jak to on fatalnie gada? Przez nos zlewa mu się wszystko. Nie ma głosek, nie ma samogłosek. Ja wiedziałem, że i tak tą książkę napiszę, więc to stypendium dało mi tylko to, że no po prostu miałem dużo pieniędzy na to, żeby się nie zastanawiać nad tym, co tam przez te następne miesiące muszę robić, żeby tą książkę sobie w spokoju pisać i tyle. Więc no w ogóle wydaje mi się, że to by było trochę takie do góry nogami myślenie, gdybym składał wniosek o jakieś stypendium i dopiero wtedy wymyślał, że Boże, no to co to za książka ma być, to jakby to nie o to chodzi. Czyli takie stypendium jest tylko środkiem pomocniczym? Tak, wydaje mi się, że tak. Nie czuł się pan jakoś zobowiązany specjalnie? Nie, to znaczy oczywiście ja musiałem, no podpisałem umowę w związku z tym, musiałem ten projekt doprowadzić do końca, bo to z różnych dziedzin dostawał, ktoś tam dostawał na jakieś przedstawienie teatralne, ktoś na zakup jakiegoś instrumentu, ja dostałem napisanie powieści, więc ja ten projekt musiałem zrealizować, ale tak czy inaczej bym go zrealizował i nawet go zrealizowałem trochę szybciej niż oni tam zakładali, więc... Czyli tak jak jeden z pana bohaterów, wziął pan głęboki wdech i zaczął opowiadać. Trochę tak. Jak żyjemy? Prawdę mówiąc, trochę nie najlepiej. Jak żyje się pisarzowi w Polsce? No właśnie, jak ja odchodziłem z banku, to znajomi mi ten pomysł odradzali, mówili, że to jest taki samobójczy krok z mojej strony, no bo właśnie tak jak pani wcześniej wspomniała, no niby żyjemy w kraju, w którym nikt nie czyta książek. Ale no mi się żyje całkiem dobrze od czasu publikacji Dygotu, czyli takiej książki mojej, od której się właściwie wszystko tak zaczęło dziać, no to tak naprawdę zajmuję się tylko pisaniem i... Być może kiedyś nadejdzie taki moment, że będę musiał szukać sobie innego zajęcia, bo nie wiem, nie będę miał pomysłu na książkę albo nie wiem, te książki nie będą się cieszyły aż taką popularnością jak teraz. Ale w tej chwili mogę jakby zdementować plotki, jakby nikt nie czytał i z pisania da się spokojnie. Bo czytanie książek to jest jedna z najprostszych, najbardziej dostępnych rozrywek, z czego sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo też tutaj pan napisał, że wystarczy iść, pożyczyć albo kupić, usiąść w domu przy herbacie i można wszystko. No tak, można być każdym, można prowadzić dowolne życie, można być, nie wiem, kochankiem, mordercą, pilotem statku kosmicznego, cokolwiek, a dla mnie jest to niesamowicie fascynujące, że możemy za te 30 zł w księgarni, czy 40, czy za darmo w bibliotece dostać coś, nad czym jakiś, nie wiem, geniusz z Australii pracował przez ostatnie 12 lat i to jest niesamowite, że my tak naprawdę możemy sobie to iść, wziąć, przeczytać, czy kupić jakiegoś tam Dostojewskiego, no cokolwiek, że to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, to jest dla mnie niesamowite, a jakoś tak się chyba nie zawsze o tym pamięta, że mamy taki wielki gdzieś tam wokół nas wszechświat, z którego możemy sobie wypożyczyć dowolną historię i ją
we własnym domu czy tam na ławce w parku przeszli. Czyli przeżywanie historii i do tego potrzebna jest tylko karta biblioteczna. Dokładnie tak. Warto czytać. Gościem audycji był Jakub Małecki, a rozmawialiśmy o jego książce ponownie wydanej Joseph. Dziękuję bardzo. Kolejna audycja w następną niedzielę o 14.35. Luisa Bebłot. Do usłyszenia. Reklama. W biznesie jest łatwiej, gdy ma się zaufanych partnerów. Najlepiej takich, którzy pasują do ciebie. Dlatego wybierz nowego Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Praktykowanie bez praktyka. Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Po reklamie. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 15. Czas na informacje dnia. Jesteśmy gotowi do kompromisu z Komisją Europejską, ale do tego trzeba woli obu stron, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Ulicami stolicy po raz 13 przeszedł warszawski marsz dla życia i rodziny. Szczyt grupy G7 w Kanadzie zakończył się rozdźwiękiem między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi 6 krajami. Michał Przerwa. Jesteśmy gotowi do kompromisu z Komisją Europejską, ale do tego trzeba woli obu stron. Nie wycofamy się z całej reformy sądownictwa. Nasze ustępstwa w tej sprawie się wyczerpały, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin podkreślił w TVP, że Polska jest gotowa do kompromisu z Komisją. Według polityka problem z wypracowaniem kompromisu wiąże się z tym, że rynek polityczny w Europie jest zdominowany przez siły, które utożsamiają się z opozycją w Polsce. Nie są w stanie pogodzić się z tym, że w Polsce może rządzić ktoś inny, kto nie jest z tego europejskiego mainstreamu politycznego. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie w grudniu, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obie strony, jednak wiceszef komisji Franz Timmermans domaga się od Warszawy dalszych ustępstw. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka opowiedziała się za usunięciem skompromitowanych sędziów z Sądu Najwyższego. 3 lipca wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, w którym znajdą się nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego jego sędziów. Posłanka Lichocka powiedziała w audycji 7x24 w Polskim Radiu 24, że orzeczenia niektórych sędziów Sądu Najwyższego przyczyniły się do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. W Sądzie Najwyższym są również sędziowie, którzy orzekali w ten sposób, że była możliwa złodziejska reprywatyzacja w Warszawie bez Sądu Najwyższego, bez orzecznictwa w niektórych sprawach Sądu Najwyższego. Nie można byłoby na przykład mieć przyzwolenia na czyszczenie kamienic z lokatorów. Joanna Lichocka dodała, że sędziowie, którzy osiągną wiek emerytalny, powinni przejść w stan spoczynku, podobnie jak pracownicy wszystkich innych instytucji. Z posłanką PiS nie zgodził się poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. To, co państwo wprowadziliście, to nie jest naprawa sądownictwa, to jest uzależnienie sądów od władzy wykonawczej, od ministra, od prezydenta, żeby mogli sędziów wyrzucać, które nie przejdą w stan spoczynku. Nie podobają. Nowa ustawa o sądzie najwyższym na 65 lat. Sędzia, który osiągnie ten wiek, mógłby orzekać przez 5 kolejnych lat. I to sędziowie, prokuratorzy, Ulicami stolicy po raz 13 przeszedł warszawski marsz dla życia i rodziny. Podobne manifestacje odbywają się. A jak dobrze, że teraz się zmieniło, jak dobrze. Polska rodziną silna to hasło tegorocznego marszu dla życia i rodziny, który nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Że bracy, brak słów, uczestnicy warszawskiego marszu nieśli kilkudziesięciometrową, biało-czerwoną flagę. Chcielibyśmy zamanifestować obronę życia, które jest dla nas najważniejsze. Na marszu jesteśmy co roku. Chcemy
chcemy tutaj się razem cieszyć, razem bawić, razem celebrować tą wartość życia. To dla nas bardzo ważne, żeby to jest reklama. Wszystkie prawa, które stanowią o tym, żeby bronić właśnie tych najsłabszych, którzy się sami bronić nie mogą, były ważne w naszym kraju. Teraz czas na nas. Niech ludzkie życie, szczególnie najmniejszych i najbardziej bezbronnych Polaków, będzie w końcu bezpieczne i szanowane. Niech Polska będzie rodziną silna. No ale katolicy czy umieją uszanować prawa? Przecież to kato, siła, stos, spalenie, zniszczenie, zadźganie, namordowanie. No w imieniu Kościoła przecież tak było. Jestem przeciwko aborcji. Marsze dla życia i rodziny są koordynowane przez Fundację Centrum Życia i Rodziny. Szczyt grupy G7 w Kanadzie zakończył się rozdźwiękiem między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi 6 krajami zachodnimi. Jaka cisza, jaki spokój, wiesz? I zagroził zaostrzeniem wojny handlowej. Amerykański przywódca skrytykował też publicznie premiera Kanady. Spotkanie przywódców z Europy, Ameryki Północnej i Japonii bardziej przypominało formułę G6+1 niż G7. Główną osią sporu były kwestie handlu międzynarodowego. Zarówno podczas spotkań dwustronnych, jak i konferencji prasowej prezydent Donald Trump narzekał na nierównowagę handlową i domagał się zniesienia barier celnych na amerykańskie produkty. Zła muszą pójść w dół. Tak dalej być nie może. Jesteśmy jak skarbonka, którą wszyscy rabują. Później amerykański prezydent zdecydował się na bezprecedensowy krok, odmawiając podpisania komunikatu końcowego. Winą Donald Trump obarczył premiera Justina Trudeau, któremu zarzucił nieuczciwość. Wskazał też na wysokie cła na produkty żywnościowe eksportowane ze Stanów Zjednoczonych do Kanady. Teraz kierujemy uwagę na cła na samochody, które zalewają amerykański rynek, napisał na Twitterze. Przedmiotem sporu była także propozycja ponownego przyłączenia do G7 Rosji, mimo okupacji przez ten kraj Krymu. Pomysł Donalda Trumpa poparł jedynie nowy premier Włoch Giuseppe Conte, który po swojej deklaracji został zaproszony do złożenia wizyty w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś pogodnie i słonecznie, choć chmury i deszcz mogą pojawić się w zachodniej części Polski. Spodziewane są tam burze od 24 stopni nad morzem do 31 w Wielkopolsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województw wielkopolskiego i lubuskiego. W tych województwach obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Z kolei ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego stopnia obowiązują w 7 województwach: opolskim, łódzkim i dolnośląskim i części województw zachodniopomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 No i co? 5 minut po godzinie. Mamy popołudnie w Polskim 15. Radio 24. Gorący temat. Ulicami stolicy po raz 13 przeszedł warszawski Marsz dla Życia i Rodziny. Podobne manifestacje pro-life odbywają się dziś w ponad 60 miejscowościach kraju. Polska rodzina silna. Polska rodziną silna to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 40. rocznicy wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Radość, kolorowe balony i biało-czerwone flagi. Marsze dla życia i rodziny w tym roku mają szczególne znaczenie. Jego uczestnicy pragną dziękować przodkom za przekazanie wartości, które pozwoliły Polsce 100 lat temu odzyskać niepodległość, mówi prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak. Wychodzimy, żeby złożyć hołd i podziękować naszym przodkom za to, że przechowali dla nas, dla naszego pokolenia i dla kolejnych pokoleń te wartości. Wiarę, tradycje, patriotyzm, przywiązanie do wartości życia ludzkiego, rodziny i te wartości przechowywane w ich rodzinach pozwoliły 100 lat temu odzyskać Polsce niepodległość. Uczestnicy warszawskiego Marszu dla Życia i Rodziny na ulicach stolicy domagali się m.in. wypowiedzenia przez Polskę tzw. konwencji stambulskiej, która ich zdaniem uderza w rodzinę. Apelowali również do rządzących o jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję. On jest złożony w Sejmie. Byłoby wspaniale, gdyby tym projektem uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości, właśnie wzmocnieniem ochrony życia tych Polaków najmłodszych, którzy jeszcze się nie urodzili. Wyjaśnia Paweł Kwaśniak. Jednym z uczestników warszawskiego Marszu dla Życia i Rodziny był niepełnosprawny Karol Świerczyński, który na manifestację pro-life przybył ze swoim tatą. Życie jest święte i należy tutaj być, nawet niepełnosprawni.
Ja jestem przeciwko aborcji. Rafał Bobik podkreśla, że życie to najcenniejszy dar i Polacy wychodzą na ulicę, aby stanąć w obronie życia nienarodzonych. Musimy być tym głosem tych małych, niewinnych istot, które są zagrożone aborcją i po prostu bronić ich, bo oni sami nie są w stanie się obronić. Na Marsz dla Życia i Rodziny w stolicy przyszła również Marzena Gutowska z córkami. Dla nas bardzo ważne, żeby te prawa, konstytucja, wszystkie prawa, które stanowią o tym, żeby bronić właśnie tych najsłabszych, którzy się sami bronić nie mogą, były ważne w naszym kraju. Z kolei dla rodziny Welinów obecność na marszu to manifestacja rodziny silnej miłością. Z kim jesteś dzisiaj? Z moją całą rodziną, z mamą, z tatą i siostrami i bratem. Jesteśmy razem i kochamy się. Jesteśmy rodziną, bardzo się kochamy, chcemy to pokazać, że rodzina jest najważniejsza, jest podstawą społeczeństwa. Warszawski Marsz dla Życia poprzedziła msza święta w kościele świętego Aleksandra. W homilii ksiądz Paweł Powierza apelował, aby stanąć w obronie wartości, które kształtują życie nie tylko naszych rodzin, ale także ojczyzny i społeczeństwa. Gdy myślimy o przyszłości ojczyzny, to ona będzie wtedy wielka i piękna, jeżeli będzie ojczyzną rodziną. Ojczyzną rodzinę, w której jest miłość, w której są dzieci, w której kształtuje się ducha wiary i miłości. Marsz dla Życia i Rodziny w stolicy zakończył się na krakowskim przedmieściu przed pomnikiem prymasa tysiąclecia. Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Na każdym etapie jego rozwoju ich koordynatorem jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. A na marszu była Magdalena Kowalewska. Gorący temat. A dzisiaj rozpala w centrum wszystkich wydarzeń medialnych jest oczywiście są Stany Zjednoczone i Donald Trump, ale zaczniemy od akcentu polskiego, bo pojawiły się fragmenty rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, fragmenty opublikowano na portalu Niezależna.pl. Jest to wywiad dla Gazety Polskiej i tam możemy przeczytać, co mówi premier Mateusz Morawiecki, a mówi m.in. tak. Polski rząd chce być integratorem między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Moim gościem jest Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak pan ocenia słowa premiera Mateusza Morawieckiego? Co to może oznaczać być integratorem między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi? To oznacza, że między Unią Europejską ostatnio jest bardzo, bardzo źle, a Stanami Zjednoczonymi i my możemy wyrosnąć na pewnego rodzaju lidera, który z jednej strony trzyma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, no i nie chce wychodzić z Unii Europejskiej jednocześnie. Słowa te świadczą o dużej dojrzałości politycznej, dlatego że tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci powinien korzystać. To jest właściwie, można powiedzieć, taka maksyma realizmu politycznego, którą kiedyś opisując realizm polityczny, na przykład Hans Morgenthau w swoim wiekopomnym dziele Politics Among Nations, polityka pomiędzy narodami w 1948 roku. W XIX wieku uprawiano politykę realizmu politycznego, czyli równowagi sił, ale te pewne prawdy są zawsze aktualne. I kiedy mamy problem między Brukselą a Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie, jak twierdzę i uważam, mamy bardzo dobre relacje między Warszawą a Stanami Zjednoczonymi, pomimo tych zawirowań wokół nowelizacji ustawy IPN, jednak wydaje się, że to nie odciska swojego wielkiego piętna na naszych relacjach, to wszystko sprawia, że właśnie gdzie dwóch ma spór, Polska może wkroczyć i być takim pewnym pomostem, a przynajmniej jeśli nie uda się już integrować, czyli ujednolicać tych pewnych kwestii, prawda, które dzielą Brukselę i Waszyngton, to powinna korzystać jak najbardziej na tym, że prezydent Donald Trump nic nie ma do Polski, bo to nie my generujemy ten wielki deficyt przede wszystkim w obrotach towarowych między Unią Europejską a Stanami. On wynosi 90 kilka miliardów dolarów, a nasze obroty między Unią a Stanami troszkę ponad bilion dolarów. My mamy czasami według GUS-u deficyt, prawda, według US Census Bureau, czyli ich amerykańskiego GUS-u, to Amerykanie mają deficyt, ale generalnie prawie mamy zrównoważone obroty handlowe między Warszawą a Waszyngtonem, które sięgają już prawie 13 miliardów dolarów, skokowo nam wzrastają i powinniśmy korzystać na tych fair trade, czyli takim uczciwym chyba handlowaniu ze Stanami Zjednoczonymi, tym bardziej, że mamy handel, mamy relacje, które są oparte na obopólnych korzyściach, niby kupujemy i wydajemy dużo pieniędzy na patriotę, ale pamiętajmy, że przecież elementy jak radar czy maszyny,
elementy do radaru, czy też elementy łączności, czy też być może te niskokosztowe zamienniki do pocisków PAT-3 na Patriotach, czyli Skyceptory, będziemy produkować w Polsce w ramach offsetu i staniemy się siecią, elementem sieci globalnych dostawców. Zatem wydaje się, że Warszawa, szczególnie po wygranej potyczce z panem Stevenem Fulopem, burmistrzem z Jersey City, która to potyczka pokazała, że jednak te środowiska żydowsko-holokaustowe, lobbyingowe nie są aż tak potężne, prawda, jak to się wydawało, bo jednak pomnik Katyński powstanie w centrum Jersey City, pokazuje, że mamy bardzo dobrą pozycję, żeby wygrywać wszystkich na własną korzyść. Pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale przecież czy Niemcy, czy Francuzi, którzy chcieli niedawno nam opchnąć swoje karakale, które są dobre do wszystkiego, niektórzy żartują, że wtedy do niczego, prawda, mają swoje własne interesy. To nie jest tak, że to jest Unia wzajemnie absolutnie miłujących się partnerów handlowych, którzy pokazują taką miłosierną, prawda, tylko postawę. To się opłaca, prawda, handlowanie z Polską i czasami na nas korzysta się, jeśli chodzi o koncerny zachodnie. Dlatego nie powinniśmy mieć jakichś obaw, żeby również troszeczkę na tej sytuacji skorzystać. Ja uważam, kończąc ten wątek, że tak naprawdę Trump uczynił taryfy, straszenie nimi, ten szantaż elementem pewnej strategii handlowej. Powiedział już ostatnio, wczoraj bodajże, że nie jest, Stany Zjednoczone nie są taką świnką skarbonką, której wszyscy mogą pieniądze brać. On uczynił z tego element szantażu, żeby wymusić na Europie Zachodniej, nie na Polsce czy krajach tutaj Trójmorza, czy też bukaresztańskiej dziewiątki, bo my nie mamy, nie generujemy deficytu w handlu w Stanom Zjednoczonym, żeby uczynić pewnego rodzaju nacisk na przywrócenie bardziej zrównoważonych relacji gospodarczych między koncernami Unii Europy Zachodniej a Stanami Zjednoczonymi. I kiedy to się wydarzy, to tak jak w przypadku Kanady, Meksyku, czy też w przypadku, widzimy, Korei Północnej, jeśli ten szantaż zadziała w tych pewnych kwestiach, to myślę, że Donald Trump jako biznesmen realista i racjonalny człowiek powróci do sytuacji business as usual i odwróci, prawda, tę swoją proklamację, która nakłada cła na swoich również sojuszników. Zostawimy jeszcze na chwileczkę Koreę, bo do niej oczywiście za chwilę się do tego spotkania, które ma za chwilę nastąpić, czyli Donald Trump i Kim Jong-un, za chwilę przejdziemy, ale chciałem popłynąć, a raczej polecieć do Kanady, bo tam szczyt grupy G7 w Charlevoix zakończył się rozdźwiękiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi 6 krajami zachodnimi. Prezydent USA Donald Trump odmówił podpisania końcowego komunikatu i zagroził zaostrzeniem wojny handlowej. Amerykański przywódca skrytykował też publicznie premiera Kanady. Jak pan ocenia taki spór, a raczej nawet taką twitterową awanturę pomiędzy Donaldem Trumpem a Justinem Trudeau? W moim przekonaniu znowuż mamy Donalda Trumpa, biznesmena, który próbuje siłą i pogróżką osiągnąć pewne efekty, bo tylko mając duży kij, jak kiedyś mówił prezydent Roosevelt, Theodore Roosevelt 100 lat temu, speak softly and carry big stick, mów miękko, ale miej kij w zanadrzu. Tylko wtedy zmusi partnerów, przyjaciół, prawda, z Europy Zachodniej czy z Japonii do pewnego rodzaju działania bardziej może uczciwego. Dlatego groził, że trzeba podnieść do 2% wydatki na NATO. Tego nikt nie robił wcześniej, prawda? Obama mówił zawsze na okrągło i nic z tego wszystkiego nie wynikało nigdy. Zresztą Iran pod czasów Obamy, prawda, pokryjomu zaczął wirować w wirówkach ten uran, czyli go wzbogacać, a wszyscy udawali, że się tak naprawdę nic nie dzieje. Dopiero Trump zaczął tutaj przyglądać się i chce renegocjować tę wiedeńską umowę z lipca 2015 roku. Pamiętajmy również, że ci niewiniątka, prawda, w postaci Justina Trudeau, takiego pięknego chłopca, pani Angeli Merkel, prawda, Shinzo Abe, a on akurat jest najgrzeczniejszy z tej całej, z tych liderów zachodniej Europy, czy Macron, który również jest takim pięknym chłopcem, to nie są niewiniątka. Pamiętajmy, że
spór Kanady ze Stanami, nie ma czasu o tym mówić, ale wynika z tego, że Kanadyjczycy ostro tam nakładają taryfy na produkty ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim dairy product, czyli mleczne, oraz drzewo. Oni chronią swój rynek od 1970 roku systemem supply management. I tam jest dotacja do farm mleczarskich od 70 lat oraz kwotowe podział, ile rolnicy czy farmerzy mogą produkować mleka. I Amerykanie do tej pory jakoś tam coś eksportowali, tak zwane wysokofiltrowane mleko oraz pewne wysokoproteinowe takie składniki z mleka pozyskane. I na to w 2016 roku Kanadyjczycy też nałożyli cła. I to wkurzyło Amerykanów, a Donald Trump jest tym głosem Amerykanów. I dlatego jest ten spór z Justinem Trudeau. Justin Trudeau o tym nie mówi, ale Trump napisał wczoraj na Twitterze: wy nakładacie 270% taryfy na nas, a chcecie jeszcze w dodatku fajnych takich warunków z NAFTA, czyli z tej umowy o wolnym handlu. On przecież do tego nawiązywał. Pamiętajmy również, że w innych kwestiach tutaj Trump ma również rację, bo na przykład w ciągu 20 lat 35% miejsc pracy w sektorze stalowym w Stanach, takiej Pensylwanii na przykład, zostało utraconych miejsc pracy, a w ciągu ostatnich kilku lat 58% w sektorze aluminium Amerykanie stracili miejsc pracy. Pamiętajmy też, że Donald Trump odwołuje się do dwóch ustaw, proklamacje podpisują w kwietniu o taryfach, do ustawy z 62 roku Trade Expansion Act i z 74 sekcja 602. I on nawiązuje do bezpieczeństwa narodowego i wszyscy się śmieją, że głupoty gada. Pamiętajmy jednak, że jeśli sprowadza się większość stali i aluminium, na przykład z Chin, prawda, i nagle Chiny zastopują ten eksport stali aluminium, a Stany Zjednoczone nie są przygotowane, bo nie mają własnych zdolności produkcyjnych tego surowca, a to jest surowiec o strategicznym znaczeniu dla obronności, dla produkcji czołgów i pocisków, to wtedy można rozłożyć wtedy Stany Zjednoczone, bo nie będą miały materiałów, żeby produkować nowe samoloty bojowe. I o to chodzi, kiedy on mówi, kiedy powołuje się na bezpieczeństwo narodowe. Czas nas goni, więc ruszamy do kolejnego tematu. Cały świat przygląda się historycznemu szczytowi Korei Północnej i USA. Tak powiedział dzisiaj Kim Jong-un podczas spotkania z premierem Singapuru. We wtorek Kim ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem, który już pojawił się na miejscu. Jakie są oczekiwania jednej i drugiej strony? No Amerykanie jasno stawiają sprawę. Jeszcze może kończąc tamten wątek, powiem, że poleciał już do Singapuru Trump, uciekając w pewnym sensie z tych dyskusji o ochronie klimatu czy o równości płci, którzy ci liderzy, prawda, tam w Quebecu prowadzili, czyli takie gadanie na okrągło o niczym tak naprawdę. Natomiast wracając do tego kwestii Kim Jong-una, Amerykanie chcą tak zwanego SWIT, Complete Verifiable Irreversible Dismantlement, czy denuclearization, czyli całkowitej, kompletnej, weryfikowalnej, nieodwracalnej denuklearyzacji i być może też rozmontowania nie tylko tych pocisków jądrowych, ale również tych rakiet Hwasong 15-14, które mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę do każdej części Stanów Zjednoczonych. Amerykanie za tą chcą radykalnej sprawy. Natomiast problem jest, jak rozumiemy denuklearyzację, bo Koreańczycy z północy rozumieją ją, że być może tak, oddadzą broń jądrową, ale chcą, żeby 28 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Korei Południowej wyniosło się do Stanów Zjednoczonych, czy też opuściło Koreę Południową. A na to Amerykanie nie są gotowi i tego nie chcą zrobić, bo mają tam bazę, prawda, i bronią Japonii, bronią Korei Południowej, w pewnym sensie równoważą wpływy też takie bardzo agresywne chińskie na Morzu Południowo-Chińskim, prawda? Oni tam bazy robią, gwałcą w pewnym sensie prawo międzynarodowe. Wydaje się, że jest możliwy kompromis wtedy, jeśli Chiny, które są cłami do tego przymuszane w pewnym sensie, bo bardzo im zależy na handlowaniu ze Stanami, zgodzą się, żeby przydusić Kima i żeby w pewnym sensie wziąć kuratele nad jego pociskami, prawda, i bronią jądrową. Być może ją, prawda, zabrać jemu, ale dadzą gwarancję, że będą taką polisą ubezpieczeniową dla Kima, a Stany Zjednoczone nie będą chciały go obalić. Myślę, że w tym kierunku zmierza podpisanie jakiejś deklaracji po końcowym, już na końcu tego szczytu, ale wiemy, że nie będzie to proste, bo Trump wcześniej mówił, że będzie to super spotkanie jednorazowe i wszystkie problemy się rozwiążą.
wiążą, a już kilka dni temu zaczął mówić o procesie, prawda, o dialogu, który zabierze trochę czasu. Ale myślę, że jeśli Chiny będą aktywne i chętne pomocy, a bardzo im zależy, żeby nie nakładał 15 czerwca i 28 czerwca ceł i ograniczeń na inwestycje Donald Trump, na inwestycje chińskie w Stanach Zjednoczonych, prawda, i tych ceł, mówi się o pakiecie 50-60 miliardów dolarów, to myślę, że właśnie to jest ten argument koronny, który przekona Chiny, żeby pomóc Stanom, a wiemy, że Kim Jong-un nie istniałby, gdyby nie pomoc Chin, Rosji, a jeśli chodzi o rakietowe, prawda, system, to i Iranu, ale nie istniałby przede wszystkim bez Chin, bo to Chiny są kroplówką dla Kim Jong-una i one mają główne zdanie, które i taką rolę, znaczenie, prawda, w tych rozmowach, jeśli mają zakończyć się sukcesem. Ale czy możemy podejrzewać, że Kim Jong-un, no bo z jednej strony wspomniał pan o tym, że chce ugrać wycofanie się amerykańskich wojsk z Korei Południowej, ale pytanie brzmi, czy to spotkanie też nie jest pewnego rodzaju sygnałem, że ta dyktatura, która jest w Korei Północnej, gdzieś się sypie i jest właśnie ta chęć dialogu, chęć rozmowy. To, czy to może być też tego sygnał? Niewątpliwie trudno oczekiwać, że Kim Jong-un wyszedłby z propozycją spotkania. Podobno nawet zabiegał on, jak powiedział Rudy Giuliani, doradca do spraw bezpieczeństwa, właśnie doradca polityczny Trumpa, były burmistrz Nowego Jorku, nawet na klęczkach błagał Trumpa, żeby się z nim spotkał, kiedy Trump odwołał to spotkanie ponad tydzień temu. Niewątpliwie Kim Jong-un nigdy by nie wyszedł z propozycją, nie byłby chętny do rozmów, gdyby był potężny i zadowolony. On nie jest zadowolony, a ta potęga jest bardzo krucha, bowiem 90% handlu zależne jest od Chin. Przede wszystkim zaś potrzebuje rurę nawydową, prawda, gaz. On ma węgiel, ale potrzebuje inne surowce, żeby w ogóle funkcjonować i ten cały klan utrzymać. Dlatego on pewnie doszedł trochę jak w 89 roku komuniści do wniosku, że lepiej zrobić okrągły stół, dogadać się, zachować wpływ na sektor, na biznesowe sprawy, na te siłowe ministerstwa i robić jakąś ewolucję, która będzie kilkadziesiąt lat trwała i w ten sposób zachowa swoją władzę. Popatrzmy też na Bashara al-Assada. Kiedy on był silny, nie chciał gadać i rozmawiać, prawda, i dogadywać się. Więc musiało się coś wydarzyć, że Kim Jong-un doszedł do wniosku, że zróbmy okrągły stół i transformację tak zwaną, prawda, którą znamy z Polski. Ja myślę, że w tym kierunku sprawa pójdzie, że ta rodzina zachowa wpływy, prawda, wstawi się jakąś tam opozycję, prawda, czy nowych ludzi, będzie to się toczyło przez dekady. Tym bardziej, że Korei Południowej też nie zależy na szybkiej takiej integracji Korei Północnej, na zjednoczeniu, bowiem wiemy, jak ciężko było Niemcom zachodnim zjednoczyć się ze wschodnimi, ile pieniędzy, prawda, zabrało to, a również i Korea Południowa nie jest gotowa, żeby płacić wysokie rachunki za integrowanie swoich sióstr i braci z Korei Północnej. Dlatego wydaje się, że wszystkim na rękę będzie taki powolny proces, prawda, dochodzenia do jakiejś jedności Koreańczyków za kilkadziesiąt lat. I zresztą widzimy, prawda, że mamy 30 lat po 89 roku w Polsce, czy w NRD, czy w Niemczech, a wciąż jak gdyby pewnego rodzaju echa przeszłości wyłażą, prawda, czy się pojawiają. Jest to proces bardzo skomplikowany, nawet wśród wysoko ucywilizowanych i rozwiniętych narodów. Więc tym bardziej taki proces powolny będzie w Korei Północnej. Ale wydaje się, że jest to początek dobrego procesu, który wreszcie zakończy się czymś, a nie tak jak rozmowy sześciostronne 15 lat temu, prawda, czy te wcześniejsze z lat 90. I wydaje się, że Donald Trump może mieć sukces, który przykryje jego problemy z prokuratorem specjalnym Mollerem i który da mu zwycięstwo w wyborach połówkowych do kongresu w październiku tego roku. A być może nawet jak ulegną Europejczycy i przywrócą równowagę w handlu, to może i nawet nowa prezydentura będzie dla Donalda Trumpa. Pamiętamy, że Ronald Reagan tak samo zaczął z 40% tylko poparcia w tym punkcie, jak jest teraz Trump. Radio Rządzika. Czyli ten Kim Jong-un chce, żeby wojska amerykańskie się wycofały. No i może i dobrze robi. Padalce, padalce, poszły prezes. Padalce, padalce.
Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękujemy za komentarz. Oczywiście do wtorku będziemy jeszcze wielokrotnie komentować tę sprawę i także po tym spotkaniu na antenie Polskiego Radia 24. Także proszę słuchać nas bardzo mocno i intensywnie, bo będzie się naprawdę wiele, wiele działo, bo to historyczny moment, to spotkanie Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Reklama. No, normalnie wpada Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Co Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak off-road. Tu i tu ścią się styl i wytrzymałość. Elegancja przyciąga spojrzenia, moc dodaje pewności, a osiągnięcia są tak samo ważne, jak ponadprzeciętne osiągi. Może dlatego jestem przedsiębiorcą i kierowcą rajdowym. Rafał Sonik. Pick-up Mercedes-Benz klasy X. Dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Po reklamie. Ale dziadu reklamę wcisnęła.